Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w wieczornym programie Telewizji Republika. W punkt pierwszym gościem pani profesor Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, była wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam serdecznie pani minister, pani profesor. Dobry wieczór Państwu. Pani profesor, no, dzisiaj dobrym punktem wyjścia jest to, co jest inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nowy wiceminister wystosował i pełnomocnik polskiego rządu do spraw rozliczeń z Niemcami, można tak w skrócie określić, wystosował notę dyplomatyczną do 50 krajów świata. To jest to najbliższe otoczenie dyplomatyczne Polski, zawiadamiając o stanie rozliczeń związanych z II wojną światową i postawą Niemiec, które, krótko mówiąc, odmawiają rozmowy nawet na ten temat. Pewnie ma to związek z tym, jak postrzegają wojnę Niemcy i własną winę. Pani profesor przyszła uzbrojona w wyniki badań bardzo, bardzo kompetentnych. Co wynika z tych badań? Tak, to są badania, które są powtarzane rok do roku, które sprawdzają jakby pamięć historyczną Niemców. Oni nie używają takiego terminu polityka historyczna, tylko raczej polityka pamięci, ale chodzi o ich stan świadomości historycznej, o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, o ten związek. I te badania są powtarzane co roku i one są publikowane. Więc wszystkie te badania, które mamy, potwierdzają to, że Niemcy mają 4 grupy ofiar. To są oczywiście Żydzi europejscy z oczywistych przyczyn, ale dalej to są Sinti, Roma, ofiary T4. Następnie, T4 to co to jest? Ofiary T4 to są ludzie z niepełnosprawnością psychiczną bądź fizyczną, którzy zostali otruci bądź wymordowani na skutek nazistowskiej eugeniki. I rzeczywiście najwięcej tych ofiar pochodziło z Niemiec, dlatego że Niemcy miały dobrze rozwiniętą opiekę szpitalną i najwięcej pacjentów psychicznie chorych albo z niepełnosprawnościami to są obywatele niemieccy. W Polsce robili to samo, tylko że w mniejszym zakresie. I teraz mamy właśnie ofiary T4, czyli tych ludzi niepełnosprawnych, mamy Sinti, Roma, mamy homoseksualistów i tutaj lista się kończy, czyli jeszcze raz. Europejscy Żydzi, Roma Sinti, homoseksualiści i ludzie z niepełnosprawnościami. I tutaj się lista zamyka i przez taką małą furtkę wchodzi polityczna jakby opozycja, tak? Czyli ci, którzy byli prześladowani przez reżim narodowo-socjalistyczny. I to jest rozwiązane w taki sposób, gdybyśmy sobie prześledzili te grupy ofiar, które wychodzą we wszystkich badaniach co roku, to są przede wszystkim grupy, które w czasie narodowego socjalizmu, czyli w czasie po prostu nazizmu, w czasie II wojny światowej nie miały własnego państwa. Czyli Polaków tam w ogóle nie ma. W tej pamięci historycznej Niemców żadnej w ogóle nie ma. Nie ma. Nie ma. Nawet w tym parku Tiergarten w centrum Berlina są właśnie upamiętnienia i te upamiętnienia są i są poświęcone. No, pierwszy taki najbardziej znany pomnik to jest ten pomnik pomordowanym Żydom Europy. Potem jest pomnik poświęcony Sinti Roma, homoseksualistom oraz tym osobom z niepełnosprawnościami, które zostały wymordowane na skutek nazistowskiej eugeniki. I od lat toczy się dyskusja na temat upamiętnienia Polaków. I ona przybierała swoje różne formy, fluktuowała. Ja jeszcze pamiętam, że za czasów ministra Czaputowicza pan minister spraw zagranicznych MAS przyjechał do Polski z taką propozycją, żeby Polaków tak naprawdę nie wyodrębniać jako grupę narodowościową. Bo nawet nie jest kłopot z narodowością, tylko z państwem, prawda? Bo myśmy mieli państwo przed wybuchem II wojny światowej. Tylko żeby upamiętnić w takim wspólnym upamiętnieniu dotyczącym Słowian. 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 Tak. No i oczywiście strona polska argumentowała, że bardzo wielu Polaków nie czuje żadnego głębszego związku z pojęciem słowiańskości, że jest to historycznie pojęcie związane bardzo mocno z panslawizmem, czyli taką teorią dominacji rosyjskiej nad wszystkimi słowiańskimi narodami. Myśmy to tłumaczyli, że to jest po prostu absurdalne, ale tam jest taka podstawowa bariera, żeby nie wymienić nigdy Polaków jako ofiary II wojny światowej. I to samo widzimy niestety w podręcznikach szkolnych.
I teraz tak, no myśmy przeanalizowali kilka tych podręczników szkolnych. Instytut Pileckiego do marca zrobi taką większą analizę wszystkich podręczników ważniejszych na terenie wszystkich landów. Porównamy je także z podręcznikami z lat 80., bo mamy takie wrażenie, że po zjednoczeniu Niemiec tych informacji na temat ludobójczej polityki wobec Polaków jest mniej, a nie więcej. Zobaczymy, jak wyjdą te badania. Teraz z tej kwerendy wychodzi jedno, że w zasadzie Niemcy w podręcznikach uwzględniają, że na nas napadli, to rzeczywiście jest. Czasami uwzględniają, że eksterminowali inteligencję polską, ale nie ma jakby rozwinięcia tego tematu. Następnie nie ma powstania warszawskiego, nawet nie ma powstania w getcie. No i potem jest termin wyzwolenie. I teraz co jest w tych badaniach bardzo ciekawego? Dlatego, że w polityce pamięci, którą prowadzi każdy kraj, zaczyna się wszystko od języka. Jeśli chodzi o termin wyzwolenie... Na początku było słowo, jak wiadomo, tak. Od języka. No na przykład mamy termin wypędzeni, prawda? Myśmy mówili przesiedleni na Polaków, którzy musieli się... byli przesiedlani ze wschodu na zachód, a Niemcy wymyślili sobie wypędzeni. Więc ja mówię, żebyśmy niekoniecznie musimy się posługiwać tych ich terminami. Ale uderzyło mnie właśnie to pytanie dotyczące terminów, tak? W 2020 roku na grupie reprezentatywnej zadano takie pytanie, jaką nazwę wybrałbyś, jaką nazwę byś określił zakończenie II wojny światowej. I były różne terminy, klęska, wyzwolenie, kapitulacja, nowy początek. Więc terminem, który pobił wszystkie inne, 57% respondentów opowiedziało się, uwaga, za wyzwoleniem. Wyzwoleniem, czyli oni się uważają za ofiary II wojny światowej. No skoro zostały wyzwolone, no to Niemcy jako naród są niewinne, ponieważ naród był widocznie uciśniony pod jakimś reżimem i z tego reżimu oswobodzili ich, zdaje się, Rosjanie tylko, bo innych upamiętnień w Berlinie nie ma. I to jest pewien gigantyczny problem, tak? Znaczy widzimy te odwrócone pojęcia, widzimy żonglowanie pojęciami, terminami, no, które jest niebezpieczne. 37% respondentów zgodziło się, że była klęska, nowy początek 45%, ale jednak to wyzwolenie, ten termin jest bardzo silny. Drugim elementem bardzo silnym w polityce pamięci, tutaj to już słyszałam od polityków ze szczebla landowego, ale też i ze szczebla rządowego, mianowicie, że początek wojny nie jest ważny. Ważne jest zakończenie, bo jest to wyzwolenie na koniec, ale początek nie jest ważny. I powiedzenie, czy taka deklaracja w stosunku do Polski jest czymś niedopuszczalnym. Dlatego, że my pamiętamy bardzo dobrze początek wybuchu II wojny światowej, co to oznaczało dla nas. Z naszego punktu widzenia dwa pierwsze lata, to jest, przypomnę, to jest wymordowanie 100 tysięcy inteligencji polskiej. I według mnie, ja już postawiłam tą tezę bardzo dawno, to miało związek z higieną rasową, dlatego że w Polsce jednocześnie eksterminowano dwie grupy właśnie tych ludzi niepełnosprawnych i na Wybrzeżu morduje się w tym samym miejscu przez te same jednostki także inteligencję polską. Więc... Do momentu rozpoczęcia Holokaustu, tak? Tak. I czy to wynikało z takiego biopolitycznego spojrzenia na Polskę i na polski naród? I w ogóle 39 rok jest Polakiem, jest dla Polaków takim rokiem, kiedy załamuje się nieodwracalnie ten stary świat. Kiedy my tracimy wszystko, a przede wszystkim tracimy państwo. Wszystkie struktury państwa. I teraz to wychodzi we wszystkich badaniach. Nawet wszystkie akcje pomocowe czy ratunkowe w Polsce miały na przykład przy okazji grupy Ładosia. Przypomnę, że jest to grupa polskich dyplomatów z żydowskimi aktywistami. Oni przeprowadzają największą akcję ratunkową w Europie Żydów europejskich. Ona jest najmniej skuteczna w Polsce, bo to było dla wszystkich Żydów europejskich. Ona jest najmniej skuteczna w Polsce, dlatego że w Polsce zostały całkowicie zniszczone państwo i jego struktury. I na przykład tych informacji w podręcznikach niemieckich pan nie znajdzie. Jest czymś zadziwiającym, że tyle lat po wojnie często jest tak, że osobą ratującą Żydów w Polsce jest Schindler. Jest Schindler. No więc widzimy, jak członek jednak... NSDAP, tak. Tak. I to naprawdę nie jest bez znaczenia, czy bohaterem Europy jest Witold Pilecki, czy generał Stauffenberg.
Więc wszystkie teraz, czasami się pojawiają takie zarzuty, że wykorzystujemy postać Witolda Pileckiego do celów politycznych. No ale ja chcę tylko przypomnieć, że chyba najbardziej ostra kampania, która taka najbardziej zdecydowana dotyczyła Stauffenberga i dotyczy opozycji niemieckiej. I no, wydaje mi się, że jest to kompletnie nieprzystawalne, są te dwa elementy. Co więcej, od dawna już bardzo w Berlinie ufundowano niecałe dwa lata temu muzeum poświęcone wypędzonym. Mamy też Muzeum Ratujących Żydów. Także to się dzieje po prostu po cichu, bo też mamy do czynienia z inną kulturą narodu, która jest bardziej... Niemcy nie są osadzeni w kulturze protestu, to znaczy oni nie protestują wobec własnego państwa. To się zdarza niezwykle rzadko. Więc te muzea są budowane i są te fałszywe kody kultury kodowane. I teraz dlaczego to jest dzisiaj ważne? Przecież my się nie kłócimy o przeszłość, tak? My nie mówimy tylko o historii, tylko mówimy o czymś bardzo poważnym, to znaczy tożsamości politycznej. Dlatego, że te fałszywe kody pamięci w Niemczech prowadzą nas niestety dzisiaj do tego, że Niemcy miały kłopot z opowiedzeniem się po dobrej stronie historii dzisiaj, w obliczu wojny na Ukrainie, w obliczu agresji rosyjskiej. To, co usłyszał ukraiński ambasador w Berlinie, to było poddajcie się. Potwierdził to ostatnio w wywiadzie Boris Johnson, że Niemcy liczyły, że przez kilka dni ta wojna zostanie wygaszona, że Ukraina się podda. No więc widać, jak ta historia jest ważna, jak ten mit zbiorowego grzechu wobec Rosji funkcjonuje, pomimo że wojna toczyła się na całym terytorium Ukrainy i jak wielokrotnie wskazywał Timothy Snyder, Niemcy powinny przemyśleć swój stosunek do Ukrainy i do Europy Środkowo-Wschodniej. No właśnie, bo to jest, omawiamy tutaj skutki pewnej polityki, mówię o świadomości tak. Niemców. Czy to jest świadoma polityka budowania takiej fałszywej świadomości Niemców? Dlaczego taka polityka jest prowadzona? Bo to no, najgorszymi objawami tego były te, przepraszam, polskie obozy. Oczywiście tu cytat, polskie komory gazowe nawet się pojawiały. To aż trudno uwierzyć, coś takiego można wypowiedzieć, ale no i też pytanie, co my możemy zrobić dzisiaj, żeby tę świadomość zmienić? Ja myślę, że ta polityka jest przede wszystkim ma takie znamiona bardzo głębokiej obłudy, dlatego że niemieccy politycy, którzy przyjeżdżają do Polski przy różnych okazjach, potępiają nazizm, wyznają swoją winę wobec Polski i na tym się kończy, bo kiedy stoję już wracają... Stoję przed wami boso, oczywiście. Tylko, że to nie ma żadnych następstw ani konsekwencji. To są po prostu puste deklaracje. I my jako naród, jako komentatorzy, dziennikarze, historycy, także powinniśmy to postrzegać w tych kategoriach, w jakich to jest osadzone. To są puste deklaracje, z których nic nie wynika. Polacy nie są zaliczeni do rzędu ofiar i to po prostu wychodzi do grupy ofiar i to wychodzi w tych badaniach. Więc no, mogę powiedzieć tak, w tej chwili czy jest to świadome? Oczywiście, że to jest świadome. Ja bardzo często powtarzam to, żeby nie winić zwykłych Niemców, tylko raczej, żeby przypatrzeć się tej scenie politycznej, prawda? Bo można dzisiaj, ja dzisiaj nie jestem dyplomatką, nie jestem w rządzie i mogę mówić trochę bardziej otwarcie. No, mamy do czynienia z nacjonalizmem niemieckim, takim od lewa do prawa. I teraz na przykład pomijanie charakteru wojny w Polsce służy między innymi temu, żeby ich właśnie obywatele, żeby Niemcy, słowem broń Boże nie podnieśli tych kwestii zadośćuczynienia, żeby nie opowiedzieli się za nimi, tak? Bo lepiej mieć, że tak powiem, obywateli, którzy nie są świadomi pewnych zjawisk. I oczywiście spotykamy się z indywidualnymi postawami Niemców, którzy poczuwają się do winy, przyjeżdżają do byłych do muzeów, byłych miejsc obozów koncentracyjnych, tak, i to wszystko, ale to są indywidualne postaci, natomiast to się nie przekłada na politykę państwa. I wydaje mi się, że to jest jak najbardziej świadomie prowadzona polityka. No bo to jest też taka, no trzeba zauważyć, że Niemcy budują własną pozycję, czy własny wizerunek takiego państwa, które się po pierwsze no, rozliczyło bardzo głęboko z II wojną światową. Tak, jest potęgą moralną. Jest tak, moralnym gigantem. Jak te polskie starania o reparacje mogą wpłynąć na świadomość Niemców? Bo to też...
miejmy świadomość tego, że no, niemieccy politycy zadecydują o wypłacie tych reparacji wtedy, kiedy będą mieli, no, krótko mówiąc, nacisk ze strony własnych obywateli. Dokładnie tak. Ja myślę, że ta nota, która została wysłana, to jest taki pierwszy sygnał także w stosunku do innych państw, bo nie wszyscy wiedzą, przez co Polska przeszła. Z drugiej strony ten nacisk, który jest teraz, on nie powinien zniknąć ani po 2 miesiącach, ani po 3, dlatego że takie efekty są możliwe do osiągnięcia w długim dystansie. To chodzi raczej też o nas, dlatego że w pewnych kwestiach powinniśmy być, mówić jednym głosem. Co prawda w badaniach na przykład wyszło, że grubo ponad 60% Polaków opowiedziało się za zadośćuczynieniem. I jeśli tak jest, to wszystkie partie polityczne powinny tutaj się zgodzić, że ten nacisk powinien być. Również dlatego, ze względów etycznych, moralnych, ze względów ekonomicznych. Pamiętajmy, Niemcy mają PKB wyższe od nas 8 razy. To jest potęga ekonomiczna. Oni są od nas dużo zamożniejsi. Skorzystali z planu Marshalla, mogli rozwijać się, prawda, budować swoje państwo przez tyle lat, kiedy Polska była tego pozbawiona na skutek tego, że dostała się w obręb oddziaływania Związku Sowieckiego. Ale wydaje mi się, że te kwestie zadośćuczynienia, one są też potrzebne, żeby przemyśleć dzisiaj politykę wobec Polski, wobec Ukrainy, wobec innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. I do tego trzeba, według mnie, Niemcy systematycznie nakłaniać. A co z budowaniem naszej świadomości? Bo to też jest zagadnienie. Bo przez wiele lat budowano taką politykę nazwaną pedagogiką wstydu wobec Polaków. Mieliśmy cierpieć za różne tam winy z przeszłości, głównie akcentując różne nie najlepsze wydarzenia z naszej przeszłości. Czy nas po prostu jako społeczeństwo stać na odwagę, żeby domagać się nam się należy? Ja myślę po pierwsze, że Polska niczego się nie boi. Nie boi się także swoich ciemnych kart w historii. Bo często słyszymy taki zarzut, prawda, że my nie chcemy mówić o ciemnych stronach w historii. Wcale nie. To chodzi tylko o proporcje. Polska jest ofiarą II wojny światowej i to jest absolutnie jasne. I tego, że jest ofiarą, to nie może być usuwane przez inne kontrpropozycje rozumienia okupacji niemieckiej. Myśmy zostali napadnięci z dwóch stron, przez Sowiety i przez Niemcy, i żadne państwo by się wtedy nie utrzymało. I zostaliśmy poddani totalitarnej inżynierii społecznej, która przyniosła milionowe straty, która przyniosła straty także materialne, która przyniosła nam masowy rabunek dzieł sztuki na przykład. Do dzisiaj nie można ich odzyskać. My dzisiaj rozmawiamy o zadośćuczynieniu, ale proszę pamiętać, że wspólny list ministrów kultury Niemiec i Polski, na który pierwotnie zgodziła się pani Monika Grütters, minister kultury, on w końcu nie został wystosowany. Więc dobrowolne oddanie dzieł sztuki, które... Chodziło o taki apel, bo dlaczego ten apel nie powstał? Dlatego, że właśnie te apele odnoszą skutek. Proszę mi wierzyć, że po prostu część Niemców zaczyna sprawdzać, co ma w piwnicach, co ma w domach, jak muzea wyglądają, jak wyglądają ich zbiory muzealne. Także my jesteśmy w tym miejscu, że nawet wspólny apel. Bo pewna parafia sprawdziła, że dzwon, który u nich wisi na wieży, jest zrabowany po prostu z polskiego kościoła. Chciała oddać i niemieckie władze powiedziały, że nie. Łagodny był to środek, tak? To jest wspólny, miał być apel ministrów kultury Polski i Niemiec. To się po prostu nie udało. Mi się wydaje, że tak, Polska ma po komunizmie bardzo taką niską samoocenę. Ona stopniowo rośnie, bo jednak odnieśliśmy, wydaje mi się, ogromny sukces jako państwo. Ale też nie powinniśmy się wstydzić mówić otwarcie o kwestiach dotyczących zadośćuczynienia albo masowego rabunku Polski w czasie okupacji niemieckiej, dlatego że te sprawy muszą być stawiane wprost. Tak? I od tego także zależy szacunek, czy będziemy się cieszyli szacunkiem, bo mi się wydaje, że ze strony Niemiec była zawsze taka gra, że jesteśmy powiedziałabym, tymi obywatelami drugiej kategorii, że gdzieś tam na tej rzece Łabie kończy się ta prawdziwa Europa, a dalej się rozciąga pas ludności mieszanej, który może mieć państwo, a może go nie mieć. Fryderyk Wielki mówił, że tu Irokezi mieszkają. Tak, i że to niestety i to poczucie takie pokutuje po prostu do dzisiaj. Więc to jest też kwestia tego, w jaki sposób my rozumiemy swoją własną historię. Czy
traktowanie Polaków podczas II wojny światowej jako podludzi, czy gdzieś głęboko w nas nie jest po prostu zakorzenione, bo my musimy to odrzucić. Musimy to odrzucić, żeby budować silne, demokratyczne państwo, żeby także zbudować, powiedziałabym, tą siłę prewencyjną przeciwko agresji rosyjskiej. I to nam jest potrzebne. Wydaje mi się, że wszyscy dzisiaj rozumiemy jedno, że Niemcy są potęgą ekonomiczną Europy, że są bardzo dużym państwem. I zależy nam na dobrych relacjach z Niemcami, ale na pewno nie na takich warunkach. Znaczy widzimy dzisiaj, że szybciej doczekaliśmy się kolejnego muzeum niemieckiego poświęconego wypędzonym. Polskie upamiętnienie zostało zawieszone, a w tej chwili ono zostało skierowane na stare tory, to znaczy jednania się. Mamy się znowu jednać. Nie było tak słabego intelektualnie projektu we wzajemnych relacjach, jak pojednanie. Ono było utkane z niczego tak naprawdę i sądzę, że gdybyśmy przebadali nastawienie opinii publicznej w Polsce, dzisiaj ten projekt po prostu się już nie uda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę pani profesor Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, była wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, była gościem programu W Punkt. Bardzo serdecznie dziękuję pani minister. Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję. A ja zapraszam na krótką przerwę.